Raduj, że w tę pielgrzymkę udajemy się, w składzie, jakim się udajemy. Dzisiaj po ludzku nadspodziewanie obfitym, z tymi walorami zawsze przyjmowanymi jako znak Bożego błogosławieństwa, takiego uśmiechu Pana Boga, że są osoby, które idą pierwszy raz, czcigodni wierni, że jak na nasze przyzwyczajenie, to idą z nami młodzi ludzie, idą małżonkowie, takie znaki. Jakby na wiecu mówić, to by powiedzieć, że jeszcze Polska nie zginęła. To Polska nie zginęła, nie zginie, jeżeli będzie katolicka. Wtedy mamy Bożą obietnicę wynikającą z czytania dziejów historii. Polska powstała jako projekt, Pan Bóg powołał przedmurza chrześcijaństwa. Spóźniliśmy się tym powstaniem, po ludzku mówiąc, na wyprawy krzyżowe. Na pewien sposób doszlusowanie do katolickich narodów przez zmaganie się z niewiernymi, z islamem, za Sobieskiego i wcześniej. Jeżeli Polska od tego zadania, tej misji danej przez Boga odejdzie przed murzem, czyli przed murem, na czym się rozbijają niewierni, poganie, bezbożność. To jest utracona dziejowa misja, tak jak buty, które się zdarły. Lepiej iść boso niż w zepsutych butach. Jeśli ich zepsucie jest takie, że zaszkodzą nogę, po prostu się wyrzuca. Polski niekatolickiej Pan Bóg nie będzie trzymać. I tak jak ze zmaganiem zawsze jest, że mogą wszyscy odejść, wszyscy paść, zostanie jeden, dwóch, choćby jeden, który będzie trzymać sztandar, i będzie trzymać zasady, przy których należy stać. Wciąż dom stoi, wciąż nie runął, wciąż jest. Ważne dzisiaj, że dajemy tą pielgrzymką świadectwo, jak rzeczywiście stawać w sprawie Polski. Nie wiecami, nie marszem w Warszawie, nie pochodniami, nie okrzykami, ale stanąć w konkretnej sprawie przywrócenia Najświętszej Ofiary przy świętej wycieczce, choćby do jednego kościoła. Są wierni, którzy stoją, bo kapłan stoi wraz z kapłanem, stoją, jak nie zabraknie, wierzę, że też będą stać, bo przywrócenie przy świętej wycieczce, Poznań, Gronicka 9, Poznań, dlaczego inni nie mają stać, o przywrócenie przy świętej w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Pninie, Górnym, Średnim, Środkowym i Dolnym. Choćby jeden człowiek. Od ziarnka do ziarnka zbierze się miarka. Po Soborowie jest do zwyciężenia. Herezja jest do zwyciężenia. Heretycy są do pokonania. Potrzebują czas na nawrócenie, albo trzeba ich wygnać jako znak miłości. Posoborowe stoły trzeba z kościołów wywalić. Dom Boży ma być czysty. Także od strony mebli. To jest poważna przewina księdza Jacka Balendy, który o to się nie troszczy. Może z braku odwagi. Strachu przed naruszaniem status quo, że w Międzybożu nie był gotowy ustawić krzyża na podwyższeniu, tylko na ołtarzu. Nie był gotowy przesunąć posoborowego stołka, bo proboszcz by patrzył krzywym okiem. Że w tej garstce naszej, to nie jest garstka, skoro są małżeństwa, młode małżeństwo,
prawdziwie dzisiaj okazujemy, jak o Polskę się troszczy. Trzeba przywrócić najświętszą ofiarę do Kościoła, trzeba przywrócić katolickie nauczanie do Kościoła. Od tego zacząć, jako program duchowy i polityczny. Inaczej chadzamy donikąd, daremne żale, daremny trud. Bogu niech będą dzięki za każdego z przygodnych pielgrzymów, którzy się w drogę udajemy, udajecie, nawet jak ktoś tych rzeczy do tej pory nie za bardzo rozumiał poprzez drogę. Daj Pan Bogu szansę, aby przez łaskę, która spływa, mieć większe zrozumienie sprawy. Trzeba nam w Bożej sprawie stawać jako kapłan, kapłana i świeccy. Kto ma na koncie, że jakoś wpłynął, że drugiego tu przyprowadził, zachęcił, coś uczynił, że ci, co nie wiedzieli, nie chcieli, zaczęli wiedzieć i chcieli. Niech tym bardziej cieszy się, raduje, a jednocześnie zawsze też to podkreślam, idziesz w pielgrzymce, do Turec chodzimy, idziesz, czy pierwszy, czy któryś raz upraszę o łaskę, żeby iść następnym razem. Może jeszcze nie dokończysz tej pielgrzymki, a już na skutek pokus, które od nas, matury nasze, buty mi coś tam będą uwierać, czy inny człowiek coś podpowie, głupawo się zachowa, głupawo powie. Wreszcie diabeł zadziała, jeszcze nie dojdziesz do końca już, a już będziesz wiedział, że więcej nie pójdziesz. A to właśnie odwrotnie. Że nie przychodzimy tutaj na wycieczki listopadowej, krajoznawczej, rozglądać się, czy jeszcze grzyby są. Jak ktoś znajdzie, to ma szczęście i bierze. Ale idziemy z konkretną intencją. W sensie domaga wierności. Póki co nas nie zamijają, przyjechaliśmy tu szczęśliwi, opon nikt nie poprzebił. Trzeba nam umarnąć wierność. Miłowanie w czasie. Przyszedłem pierwszy raz, mam obowiązek na drugi, trzeci raz zdobywać inne dusze, być. Tego ogromnie w nas brakuje. Może być i w nas, Polaka. Konsekwencji, stałości. Jakby się tego uczyć od Niemca albo od Żyda, to uczyć się. Bo to wielkie dobro jest. Konsekwencja, stałość, wierność. Niech Pan Bóg trzygodnym pielgrzymom błogosławi na intencję Pani też, która miesiąc temu nas tutaj mnie jakoś zahaczyła i za sprawą której wiary i słów i jakby były innych działań, mogliśmy tutaj do domu Bożego się płakać. Cała ponad rok w kościele nie było. Żeśmy tu mogli wejść i pielgrzymkę zacząć. Dla Najświętszej Ofiary mszy jest Kościół, nie chałupy, nie domy. To jest stan, godzina, Bóg. Ale nie po to się tam odprawia, żeby nam tam było dobrze, bo tam przyjdzie ziuziu. I zdziśla na zapisy albo z osobą wprowadzającą. Polska urosła na Kościoła, na domach Bożych. W których to domach Bożych katolik znajdował, że u siebie jest. Do mszy świętej w Rycie Rzymskim Polska musi wrócić. Najświętsza ofiara mszy świętej w Rycie Rzymskim stanowi większe dobro niż Jan Paweł II. I każdy inny pojedynczy, nawet gdyby było przed Bogiem prawdziwy święty. Święty przed mszą jest na kolanach, tym bardziej kapłan, biskup, już nie mówiąc jako papież, a nie właściciel, nie zarządca.
Polska ma do wyboru, albo odrzuci papolatię, bałwochwarstwo Jana Pawła II i wróci do Najświętszej Ofiary Mszy, albo będzie brnąć jako maski twór. Wydawało nam się, że nic gorszego poza niewolą niemiecką i radziecką czy rosyjską nas nie spotka. A jak pod Rzeską może być? Słuchaj, nie będzie wyjścia, jeśli nie sięgniemy do źródeł wiary. Perfidny Polak, perfidni Polacy, gorsi niż jakikolwiek inny człowiek na świecie, mający w sobie skarb bycia z narodu, którego Bóg powołał jako przedmurze, by o nas, by o każdego z nas, każdą rodzinę, dom, rozbijały się bałwany pogaństwa i zła. Za sprawą posoborowia staje się tym, który myśli, że jest katolikiem, a jednocześnie przyzwany na zło. Jak już zdradzasz żonę, to nie noś obrączki. Albo nie idź z obrączką do kochanki. A my wszyscy tacy powoli się staliśmy, stajemy albo staniemy. Jeśli nie będziemy przy Najświętszej Ofierze Mszy, przy katolickiej doktrynie, przy życiu, które płynie z katolickiej wiary w kulcie i w nauczaniu. Dom Boga Kościół to jest dom katolika, dom katolików. Jeśli to dom chwały Bożej jest, domem chwały Bożej jest, jeżeli składany jest katolicki kult. Nigdy nie nowa msza.